Cześć! Dzisiaj omówię z Wami umowę oraz warunki najmu przyczep kempingowych oraz kamperów w naszej uczelni Koło Camper. Zależy mi na tym, abyście szczegółowo znali zasady i warunki wynajmu oraz dzięki temu będziecie bezpiecznie i bezstresowo podróżować na swoje wymarzone wakacje. Koło Camper. Wszystko o wynajmie kamperów i przyczep kempingowych. Doradztwo, serwis, wynajmy długoterminowe, wynajmy B2B. Ja nazywam się Jakub Kocjan, jestem współwłaścicielem Koło Camper. Każdy klient marzy o wyjątkowych wakacjach. Sam byłem po Waszej stronie i wiem, że nie każdy poświęca czas na przeczytanie umowy od A do Z, więc przejdźmy przez to razem. Paragraf pierwszy warunków najmu mówi o tym, jaki mamy przedmiot umowy, czyli co od nas pożyczysz, to będzie kamper, przyczepa czy bus, oraz co wchodzi w skład wyposażenia przykładowo dodatkowego, co będzie stanowiło załącznik w postaci protokołu zdawczo-odbiorczego. Paragraf drugi mówi o wymaganiach względem najemcy i kierowcy. Dowiesz się tutaj o tym, że musisz mieć minimum 25 lat i 3 lata doświadczenia prawa jazdy, ale nie martw się, jeżeli masz krótsze doświadczenie lub jesteś młodszy, jest możliwość podwyższenia kaucji, żebyś mógł skorzystać z naszego pojazdu. Następnie w tym samym paragrafie omawiamy informacje o tym, że jesteś odpowiedzialny za pojazd, który Tobie przekazaliśmy. Paragraf trzeci, czyli opłaty i terminy płatności. Jest to dość rozległy punkt, więc omówmy najważniejsze kwestie. Płatności w transzach. Jeżeli dokonujesz rezerwacji, wpłacasz 30% w momencie rezerwacji, 70% 14 dni przed wyjazdem. Ale pamiętaj o tym, że umowa stanowi dokument nadrzędny, czyli jeżeli przykładowo umówimy się na płatność z góry, to będzie zawarte w umowie, a nie w zmienionych warunkach najmu. Kolejna kwestia, kaucja. Określamy jej wysokość, termin wpłaty. Jest to najpóźniej dzień wyjazdu i dokonujesz tego płacąc gotówką na miejscu lub musi to być zaksięgowane u nas na koncie. Mamy prawo w momencie wystąpienia szkody do 14 dni dokonać wyceny i rozliczenia danej kaucji. Paragraf czwarty mówi o kwestiach związanych z ubezpieczeniem OC, AC, NNW. Jeżeli sobie życzysz, masz prawo do pełnego wglądu do zakresu ogólnych warunków takich ubezpieczeń i na Twoje życzenie ją prześlemy. Paragraf piąty, czyli kwestia związana z rezerwacją i zawarciem umowy. W momencie, w którym dokonasz płatności na nasze konto, taka umowa zostaje zawarta, wpisana w kalendarz i nas zobowiązuje. Jeżeli z jakiegoś powodu Twój wyjazd nie może dojść do skutku, jest to opisane w umowie, ale zawsze pamiętaj, że możesz do nas napisać. Wierzę w to, że znajdziemy rozwiązanie tak, żeby jeżeli z jakiegoś powodu do Twoich wakacji ma nie dojść, to żeby spełnić to marzenie w przyszłości. Dalej, paragraf szósty i to jest bardzo ważny wątek. Wydaje mi się, że jako jedyna wypożyczalnia w tym kraju oferują coś takiego, że jeżeli z naszej winy odstąpimy od umowy, otrzymasz od nas rekompensatę nawet do 4000 zł. Zachęcam Cię do zapoznania się z tym punktem dokładnie. Paragraf siódmy mówi o zasadach wydawania kamperów i ich zwrotów zgodnie z godzinami otwarcia naszej wypożyczalni. Mamy pewnego rodzaju sloty czasowe, które są opisane w tym punkcie, ale pamiętaj, że godziny, które są zapisane w umowie, są nadrzędnymi godzinami ustalonymi przez nas. Jeżeli się spóźnisz z zwrotem kampera, to możesz się spodziewać tego, że naliczymy Tobie karę, ponieważ to implikuje na dalszą naszą pracę, więc jeżeli masz taką sytuację, pamiętaj, zadzwoń do nas. Jeżeli chcesz zwrócić kampera w niedzielę, to niestety my nie pracujemy, ale możesz kupić naszą usługę i za 700 zł otworzymy specjalnie dla Ciebie firmę. Co robić w przypadku awarii, stłuczki, szkody? O tym jest cały paragraf ósmy. Jest to bardzo rozległy paragraf, ale tak naprawdę na co warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, pamiętaj, że masz nas. Czyli cokolwiek by się wydarzyło, poinformuj nas, bo prawdopodobnie jesteśmy w stanie w wielu czynnościach Ciebie odciążyć i to też jest Twoim obowiązkiem, żeby nas poinformować o danej szkodzie. Kolejna rzecz, jeżeli coś wymaga naprawy w autoryzowanym serwisie gdzieś w Polsce bądź za granicą, poinformuj nas o koszcie, jeżeli to jest po naszej stronie, tak żeby uzyskać pisemną akceptację. Najważniejsze w całej sytuacji związanej z jakąkolwiek awarią jest Twoje bezpieczeństwo i Twój komfort, więc pamiętaj, że Koło Camper, Jakub, Michał oraz inne osoby pracujące są dla Ciebie, a nie Ty dla nas. I tutaj dobra rada dla Ciebie jako użytkownika pojazdu. Prawdopodobnie robisz to w swoim pojeździe domowym. Po pokonaniu 500 km, 600 czy 1000 zachęcam Cię do tworzenia maski, sprawdzenia, czy płyn hamulcowy jest dalej na odpowiednim poziomie, sprawdzenia bagnetu z olejem, ponieważ to są normalne czynności związane z eksploatacją pojazdu, które wymagają od nas jako od kierowców przepisy prawa w
Polsce czy w Unii Europejskiej. Paragraf 9 mówi o ograniczeniach w użytkowaniu pojazdu. Pamiętaj o tym, że nie możesz wyjechać poza obszary nieobjęte ubezpieczeniem, chociażby poza Unię Europejską. Z pominięcia takich krajów jak przykładowo Bośnia i Hercegowina. Jeżeli zamierzasz wyjechać gdzieś poza ten obszar, porozmawiaj z nami na ten temat, myślę, że znajdziemy rozwiązanie. W pojazdach występuje totalny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i podobnych, czy też elektronicznych. Nie możesz prowadzić pojazdu pod wpływem żadnych używek. Wymagają tego przepisy i normy po prostu prawa. Pojazd, w którym nie przebywa żaden użytkujący, powinien być zaparkowany na miejscu strzeżonym lub polu kempingowym ze względu na Twoje bezpieczeństwo. Zdarza się, szczególnie we Włoszech, we Francji, że parkując przykładowo na dziko, po 15 minutach wracając do kampera, możesz po prostu nie spotkać swoich rzeczy. Omówiliśmy warunki najmu. Pamiętaj, nie jesteśmy wielką korporacją, więc jeżeli masz jakieś sugestie po przeczytaniu warunków najmu i chcesz z nami na temat podyskutować, aby czuć się bardziej komfortowo, to śmiało zaproponuj nam, co byś wprowadziła w danej umowie, żeby skorzystać z naszej oferty. Nadrzędnym dokumentem jest umowa, w której zapisujemy, kto jest stroną umowy, wpisujemy Twoje dane, warunki płatności oraz ustalenia dodatkowe, jeżeli one zostaną przez nas ustalone. I w momencie, w którym dostarczy do nas dane, my przygotowujemy dla Ciebie finalną umowę w wersji PDF, którą podpisujemy. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi wiesz, z czym spotkasz się, jeżeli chodzi o naszą umowę najmu oraz warunki najmu pojazdu kempingowego. Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi i sugestie do tego, co możemy poprawić, jesteśmy na nie otwarci. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę.